Tutaj, jeśli chodzi o organizatorów Lewego Prostego, to tutaj nigdy wstydu nie będzie. To są ludzie, którzy bawią się swoją pasją, którzy wiedzą, co robią i jak wszyscy tutaj widzimy, no jest to naprawdę mega kozackie przedsięwzięcie. To pewnie się część kibiców zdziwiła, bo poszło szybko. Spodziewałeś się takiego rozwiązania? Nie, jak chcieliśmy z trenerami przewalczyć. Zakładaliśmy gameplan na przewalczenie 3x5. Jeśli będzie sytuacja, w której będzie możliwość wykorzystania tego wcześniej, trzeba z tego korzystać. Tutaj nadarzyła się taka sytuacja, więc myślę, że sprytnie to jakoś przemyciłem i dokładnie nie wiem, jak to wyglądało z perspektywy narracyjnej, bo wiesz, no, byłem w środku, byłem jednym z uczestników i nie mogę powiedzieć, jak to wyglądało z góry. Obejrzę walki na taśmach, zobaczę, jak to wyglądało i wtedy będę miał większą wiedzę w tej materii. Ta walka finałowa, no petarda. Dość szybko się zakończyła, ale tak jak mówię, no Joker to jest typowy łowca, tak? Znikąd nagle wypalił cios nogą, poczuł krew, poszedł, ale z super pokorą podszedł potem do werdyktu i w ogóle tak, to jest prawdziwy sport. Piątka z przeciwnikiem, bardzo, bardzo zadowolony. Jeszcze debiut Pitka, debiut Dziedzica, debiut Kocza, no jestem w szoku, tak. Tutaj jeden wybuchowy, szybki knockout, drugi przeboksował cały dystans bardzo ładnie. Pitek z bardzo mocnym rywalem wygrywa walkę, gdzie nikt tego się nie spodziewał, tak. Mówili wszyscy: Radek, co ty robisz, czemu dajesz taką walkę? Jeszcze swojemu zawodnikowi, czemu? Tak jak Pitek powiedział, nie jest młody, nie szuka jakiegoś tam budowania, tylko od razu mocne walki. Także myślę, że fajnie, żeśmy się zaprezentowali. Jak wrażenia dzisiaj z gali? Zwłaszcza, że słyszałem, że trenujesz boks. Tak, więc wiem, czym to się je i szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba i oby więcej takich wydarzeń w Opolu, bo wygląda to super. Któraś walka szczególnie zapadła Ci w pamięci? Szczerze mówiąc, to chyba najlepsza do tej pory to Cyborga i bardzo dobrze, że wygrał, bardzo dobra walka, a czekam na walkę Piotrka Marka. Gala bardzo fajna, na wysokim poziomie zrobiona. Wszystkie walki troszkę spodobały mi się. Według mnie najlepsza walka na razie Krzyśka, Cyborga, więc czekamy na następne walki. Rozumiem, że w cudzysłowie jesteś zmuszony do oglądania sztuk walki i w ogóle boksu, czy się tym po prostu interesujesz tak normalnie, bo tak lubisz? Interesuję się boksem, też trenuję. Co prawda nie zawodowo, ale amatorsko, ale jestem cały czas. Szczerze mówiąc, takich wydarzeń w Opolu jeszcze na takim poziomie nie było, no i oby było ich jak najwięcej, bo trzeba promować ten sport i zarażać nim więcej osób i oby tak dalej. Mam 14 lat, no i boks jakby zapoczątkował mój tata. W wieku 10 lat zapisał mnie na treningi boksu w Opolu na ulicy Kępskiej. I no, szukaliśmy jakiegoś sportu, więc wybraliśmy boks. No i tak się zaczęło. Ponad 22 walki, 23 teraz. I ta najważniejsza, że Ci przerwę teraz, tak? Która tak, za tobą, tak. Nogi się trochę uginały na początku? Nie było stresu, już mam za sobą dużo takich ten. Była już jedna gala, była też olimpiada młodzieżowa. To przegraliśmy, ale była olimpiada, więc nie ma takiego już stresu jak pierwsze walki. Kevin, o dzisiejszej walce z Twoim rywalem. 3 rundy, trzeba było chwilę poboksować. Jak się nastawiałeś, jaką przyjęliście z trenerem taktykę, co dzisiaj zdecydowało o Twojej wygranej? Luz. Nie stresować się, nie spinać się, luz, lekkie nogi, luźno wyrzucać ciosy, nie, bawić się po prostu tym. To ma być fan, a nie przymuszenie. No skoro boks olimpijski, to pewnie gdzieś w Twojej głowie to, że może kiedyś Igrzyska Olimpijskie? Pewnie, jak najbardziej. Igrzyska Olimpijskie, jeden z głównych celów. O stronę sportową jestem bardzo, bardzo zadowolony. No, realizowali plan, widać było, że się słuchali narożnika. Też czasami byłem tym narożnikiem, choć przyznaję, że nie powinienem. Tak? Nie powinienem, jestem organizatorem, ale jednak gdzieś tam emocjonalnie przeżywam cały ten boks. Zawsze taki byłem. Nie umiem chyba tego ukryć jednak. No i tak, dopingowałem chłopaków i podpowiadałem też gdzieś tam, ale zrealizowali plan świetnie. Jestem bardzo, bardzo z nich zadowolony i dumny. Dumny jestem, że nie chodzi mi o to zwycięstwa, bo chodzi mi o to, jak zawalczyli, że boksują mądrze. Dla swojego zdrowia, ładnie dla oka i widowiskowo. Wrażenia z gali, bo widzę, że mnóstwo pań. Pani też widzę dzisiaj na gali. Czy skąd ten wybór? Trzeba było iść z panem, czy po prostu samemu? Tak, no mnie tutaj partner zachęcił, ale powiem, no nie interesowało mnie to nigdy, ale podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Nie znam się w ogóle na tym. No ale może w sumie zszokowało mnie tego całego Flintstona, że w pierwszej rundzie sobie poradził.
Trudno było przekonać partnerkę, żeby przyszła na galę boksu? Nie było trudno. Poza tym to jest pierwsza taka chyba gala w Opolu, także fajne spędzenie czasu, nie? Moim zdaniem tak, no, moim zdaniem jest super. Bardzo się rozwija Opole ostatnio. Coraz więcej się dzieje. No walka była bardzo trudna, ale pod taką właśnie się szykowałem, prawda? Tylko miał to być to boks zawodowy, nie olimpijski, no aczkolwiek no, wyszło w boksie olimpijskim, z racji, że mój przeciwnik zrezygnował od razu po ważeniu oraz po face to face. Które elementy twoim zdaniem zdecydowały, że ta szala jednak przechyliła się na twoją korzyść? Przede wszystkim motywacja ze strony narożnika, forma była wypracowana, prawda? Tylko gdzieś tam później już zabrakło tego tlenu. Tym bardziej, że kolega mnie po prostu popchał do przodu z tym, że w sumie no, na to pracowałem, no i tak też to wyszło, nie? Jak się walczy w takiej arenie jak w Opolu, z tego dzisiaj taka fajna atmosfera? No tak, bardzo fajna atmosfera, no generalnie jest to moja pierwsza taka duża gala, gdzie są praktycznie wszyscy moi znajomi, prawda? Więc no na pewno fajnie jeszcze, tym bardziej, że się wychodzi z własną piosenką i tak dalej, jest własna publiczność, no, na pewno to ma plus. I naprawdę myślę, że to się rozwinie bardzo mocno, a już na drugiej gali będą jeszcze mocniejsze nazwiska. Plus ci, którzy dzisiaj super się pokazali. Nie tylko, którzy wygrali. Którzy mogli nawet dzisiaj przegrać walkę, ale dobrze się pokazali. Serce, że są wojownikami, sportowcami, będą tu występować dalej.